Także siemaneczko ziomeczki, z tej strony Emi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w tym filmie przedstawię wam 6 miejskich legend, które krążą po internecie. Także bez przedłużania, zapraszam do oglądania nowej serii. Dokładnie, moi drodzy, dzisiaj właśnie opowiem wam takich 6 miejskich legend, które gdzieś tam właśnie znalazłem w internecie. Są one moim zdaniem dosyć ciekawe i są czasami one naprawdę tajemnicze, przerażające oraz niepokojące, więc jeśli lubicie się bać, to ten odcinek jest specjalnie dla was. Umówmy się tak, że jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 130 łapek w górę, to ja wrzucę kolejny film z tej serii, może nie będą to już miejskie legendy, tylko coś innego, ale w każdym bądź razie będę opowiadał wam na przykład straszne historie widzów, bądź inne creepypasty. Także jeśli takie filmy wam się spodobają, łapka w górę, subskrypcja na kanale też oczywiście może być. No i zapraszam was na mojego Instagrama, ponieważ za każdego followa ja robię wam spam serduszek na waszym profilu, o ile nie macie prywatnego konta i musicie polubić najnowszą fotkę u mnie. To tyle. Bez przedłużania, zapraszam was na seans! Więc, jak wspomniałem wam na początku odcinka, dzisiaj przedstawię wam 6 miejskich legend, które krążą po internecie, krążą pośród ludzi. Nie wiadomo, czy są one prawdą. Jak wiadomo, legenda zawiera w sobie ziarnko prawdy, ale większość rzeczy jest po prostu zmyślona. Jednak legendy same w sobie są naprawdę ciekawe i mogą dostarczyć nam dreszczyku emocji, więc lecimy! Zarażona trupim jadem. Makabryczna historia o pannie młodej, która kupiła oddaną w komis suknię ślubną. Wkrótce po weselu kobieta zmarła, a przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że została zarażona trupim jadem. Dochodzenie przeprowadzone przez policję wykazało, iż feralna suknia została ściągnięta z kobiety, która zmarła kilka tygodni wcześniej. Policja ustaliła, iż niedoszły mąż nieboszczki uparł się, aby pochowano jego narzeczoną w sukni ślubnej. Czarna Wołga. Samochód, który krąży po naszych drogach, gdy już zapadnie zmrok. W zależności od wersji tej historii, zmieniają się kierowcy auta. Są to łowcy organów, zwykli mordercy, a czasami sam szatan, który podróżuje w przebraniu. W tej ostatniej wersji zmienia się także samochód. Nie jest to już Czarna Wołga, tylko BMW. Siedzący za kierownicą tajemniczy mężczyzna pyta przechodniów o godzinę, o której później schodzą oni z tego świata. Tunele pod miastami. Zdaniem niektórych, pod wybranymi miastami w Polsce znajdują się tajemnicze tunele. Część z nich została wybudowana przez hitlerowców, inne przez komunistów, a niektóre są zupełnie nieznanego pochodzenia. W tych mrocznych tunelach znaleźć można rzekomo liczne magazyny, bunkry, a nawet dworce kolejowe. Ponoć we Wrocławiu jest stare, poniemieckie metro, a pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie kolejka wąskotorowa, którą można się błyskawicznie przenieść do schronu atomowego pod placem Defilad. Węże ludojady. Hodowla świnek morskich czy chomików nie interesuje już nawet gimnazjalistów. Teraz wszyscy chcą hodować pająki, jaszczurki lub węże. Miejmy nadzieję, że amatorom hodowli niebezpiecznych zwierząt nie przytrafi się historia, która wydarzyła się w jednym z miast na północy Polski. Pewna właścicielka pytona tygrysiego zaczęła się poważnie martwić, kiedy przez 2 tygodnie nie przyjmował on pokarmu i prężył się tylko na podłodze. Zrozpaczona kobieta myślała, iż jej ukochane zwierzątko zdycha. Kiedy skontaktowała się telefonicznie z weterynarzem, ten kazał jej natychmiast uciekać z mieszkania. Ponoć 2-tygodniowa dieta i specyficzne zachowanie pytona było preludium do skonsumowania właścicielki. Pyton tygrysi ewidentnie nie przejmował się faktem, iż oficjalnie ludzi nie jada. Ludzkie mięso na targu. Opowieść, która sprawi, że stojąc w kolejce u rzeźnika zaczniecie patrzeć na rozłożone na półkach mięso z odrazą. Kiedy podczas imienin męża pewna mieszkanka Tczewa poczęstowała całą rodzinę swoim popisowym daniem, seniorka rodu zorientowała się, że tym razem przyrządzone jest ono z ludzkiego mięsa. Starsza pani odświeżyła swoje koszmarne wspomnienia z czasów wojny, kiedy to zmuszona została przez hitlerowców do zjedzenia ludzkiego mięsa. Szczegółowe badania przeprowadzone później potwierdziły niestety makabryczną prawdę. Lokalny rzeźnik sprzedawał ludzkie mięso. KFC. Pewna kobieta zamówiła sobie kubełek kurczaka w popularnym fast foodzie. Ochoczo zabrała się do jedzenia, gdy nagle poczuła, że mięso ma dziwny smak i ciężko je ugryźć. Obdarła je więc z panierki i odkryła, że wcale nie ma tam kurczaka, ale cały szczur. Wraz z głową i ogonem został odpanierowany i usmażony, a następnie sprzedany kobiecie.
Wielkie dzięki za obejrzenie, jeśli to wam się spodobało i chcecie więcej właśnie jakichś miejskich, strasznych takich legend, takich kurczę creepypast, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę oraz wpadajcie na moje socjale, wszystko się znajduje w opisie. Chcecie mnie lepiej poznać? Chcecie na przykład, nie wiem, po prostu ze mną jakiegoś kontaktu, to najlepiej na Instagrama wpadajcie, bo tam odpisuję widzom praktycznie każdej osobie. Więc to tyle, widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, no i życzę wam miłego dnia, nocy, kiedy to oglądacie. Cześć!